Oblicz alfa, ale nim to zrobimy, to chcę jedną rzecz przypomnieć, że te kąty zaznaczone na rysunku tworzą kąt półpełny. Kąt półpełny to taki, który ma miarę 180 stopni. I te kąty noszą nazwę przyległych. I teraz tak, po co to wszystko? Skoro ten kąt tutaj, to całe, to jest kąt półpełny i ma on miarę 180 stopni. To te moje 180 stopni musi być równe. 124 stopnie plus alfa. Zamienię to stronami, nic tutaj się nie dzieje, ale wiem, że tak jesteście też przyzwyczajeni do tego. I teraz, żeby obliczyć alfę, czyli tą literkę, tą liczbę muszę przerzucić tam. Czyli mam alfa równa się 180 stopni minus 124 stopnie. Więc alfa to się równa. Tu brakuje mi 6 do 130 i 180 minus 130 to jest 56 stopni. Czyli nasza alfa wynosi 56 stopni. Zapraszam na kolejną szybką serię.